Okazja czyni złodzieja, okazja czyni złodzieja. Złe przepisy czynią terroryzm, złe przepisy czynią terroryzm. Cześć, witam was, to jestem ja, Gracjan. Niestety, ale w ostatnim czasie słychać złe wieści o różnych zamachach, o różnych wybuchach, o różnych takich wypadkach, zdarzeniach bardzo złych. I kto jest temu winien? Winne są złe przepisy, ponieważ, tak jak to się mówi, przysłowie mówi, okazja czyni złodzieja. Jak nie ma okazji, to i nie ma złodzieja. Tak samo i ze złymi przepisami. Jak są złe przepisy, policja nic nie może, bo ma skrępowane ręce. Inne służby też nic nie mogą. Wszyscy rozkładają ręce, mówią: no przepisy są takie, my nic nie możemy. I w związku z tym jest okazja właśnie, która czyni złodzieja, która czyni przestępcę, która czyni właśnie terrorystę albo jeszcze kogoś innego złego. Okazja go czyni, ponieważ jakby nie było tej okazji, jakby nie było tych złych przepisów, to po prostu by nie było tej okazji i by nie było tych różnych fatalnych, niemiłych w skutkach po prostu przeklętych i niedobrych zdarzeń, które ostatnio się zdarzają coraz częściej. I to wszystko jest właśnie przyczyną złych przepisów. I mam nadzieję, że społeczeństwa różne wybiorą sobie odpowiednie władze, które po prostu zmienią przepisy na lepsze, które nie będą po prostu tych okazji powodować. Właśnie bardzo mi się spodobało właśnie zachowanie pewnych chłopaków z Anglii, którzy chodzili do pewnej szkoły, w której po prostu właśnie też był zły regulamin, złe przepisy i zrobiły się upały gorąco, a regulamin nakazywał chodzić w długich spodniach. I pewnego dnia chłopaki przyszły w krótkich spodenkach. No to od razu wielka afera. Dlaczego w krótkich spodenkach? Bo regulamin twierdzi, że w długich spodniach trzeba chodzić. To oni następnego dnia na złość, żeby pokazać i dla swojej wygody po prostu, ponieważ skoro jest upał, gorąco, ciepło, no to w krótkie spodenki są jak najbardziej odpowiednie. Ale że regulamin zabrania chodzenia w krótkich spodenkach, no to chłopaki przyszły w spódnicach i po prostu już regulamin zezwala na chodzenie w spódniczkach, więc chłopaki przyszły w spódniczkach i wszystko w porządku i nikt im nic nie mógł powiedzieć, ponieważ nie złamali regulaminu. Tak więc, że bardzo mi się to spodobało, bardzo sprytne, fajne chłopaki. Brawo, właśnie w ten sposób właśnie trzeba robić. Po prostu jak są jakieś głupie, złe przepisy, to po prostu oczywiście nie można łamać tych złych przepisów, ale trzeba je zmienić. Ale póki się nie da zmienić, no to właśnie można właśnie w ten sposób, jak te chłopaki właśnie zrobiły z tej angielskiej szkoły, że po prostu przyszli w spódniczkach. Pozdrawiam wszystkich i na razie cześć.